witam Cię w pierwszym vlogmasie. Jej! Dobra, uwaga, czas na haul zakupowy. U mnie jest to rzadkość, nie będę ukrywać, bo jak już mam wydać pieniądze na ciuchy, to no, w sensie na siłownię? Okej, ale jak już mam sobie kupić, to mam takie ale w końcu sobie kupiłam to, co chciałam, to, co potrzebowałam, tak więc let's go, sprawdźmy to razem. Nie ma tego dużo? Ale jest coś fajnego, tak więc Wam pokażę takie fajne rzeczy i tyle. Jeśli chodzi o mnie, to ja jak kupuję ubrania, to na ogół jest to high-end. Tak, mega lubię. I dobra, pierwsza rzecz to jest, guys, sweterek. Potrzebowałam sweterka, szukałam. Po prostu szukałam sweterka, tak? I to jest taki basic, zwykły sweterek. On kosztował 80 zł. I jest to rozmiar M, ponieważ właśnie chciałam, żeby był bardziej oversize. Kolejna rzecz to jest taki zwykły top z długim rękawem. Ostatnio też kupowałam taki sam, tylko nie w prążki i nie w paski, tylko zwykły biały. No i mega mi się sprawdza. To jest ogólnie, proszę bardzo, on kosztował... Ile? Ej, myślałam, że był tańszy. Okej. Okay. Czuję się oszukana, ale kosztował 45 zł w takim razie. Na szczęście, ale na szczęście miałam rabat minus 20%, więc uff. Ale tak się on prezentuje i zależało mi, żeby był obcisły, tak więc jest rozmiar XS. Tak, XS. I ostatnia rzecz, tak wiem, bardzo dużo, ale są to jeansy. Szukałam jeansów, takich prosty krój i właśnie tego, taki kolor, co nie? Żeby nie były za ciemne, ani nie były za jasne. Właśnie taki jeans, co nie? I one są proste i wydaje mi się, że spoko leżą, ale jeszcze muszę się upewnić, zobaczę, czy będą mi pasować do innych rzeczy. Jak coś, to oddam, ale póki co zostają ze mną. I one kosztowały 127,99 i ja mam 38. I ja mam problem z jeansami i ogólnie jakimikolwiek spodniami, że jak one leżą wszystko dobrze na dupie, na nogach i tak dalej, tak w talii mi odstają. I te mi też odstają, ale już uznałam, że walić to, jakby nie będę specjalnie szukać jeansów, które będą w końcu pasować mi w talii, bo takich nie znajdę. Tak więc albo sobie to u krawcowej poproszę, żeby mi to sprawdziła, albo ewentualnie widziałam na internecie, są takie rzeczy, że można jakby spiąć takie spinki jakby, które właśnie no, spinają nam w talii, tak więc myślę i chyba coś takiego sobie zakupię. Z ubraniowych rzeczy to by było na tyle, ale kupiłam sobie oczywiście książkę. Kocham książki, tak? I na ogół jak kupuję książki, to są to właśnie takie rozwojowe. To nie tak, że czasem przeczytanie zajmuje mi bardzo długo, albo leżą na półce i w sumie nie czytam. Ale jak już przyjdzie czas, że naprawdę chcę czytać książkę, to przeczytam, co nie? I na ogół właśnie wybieram takie rozwojowe. Tak więc kupiłam sobie sztukę uwodzenia. Będę Was wszystkich uwodzić. Nie no, ale w każdym razie z tej serii książki one są do polecenia. To na pewno to jest Robert Greene. Wiem, że chyba jest jakaś potęga wodzy czy coś takiego. Nie pamiętam, nie kojarzę, ale no jakoś tak ogólnie poszłam z myślą wybrania innej książki na temat jelit, ale nie znalazłam i szukałam na półce i tak nagle, wiecie, tak złapałam i tak patrzę. I uznałam, że muszę ją wziąć. To jest coś takiego, że masz nagle, że to jest ta książka, że ona była jedyna na tej półce i ona akurat znalazła się w moich rękach. Tak więc, girl, you have to do it.
Tak więc będę dawać znać, jak przeczytam, czy warto i no ogólnie no jestem sama ciekawa, co nie? Jeszcze z książek, to ostatnio kupiłam taką, czyli Kim, tak? Kim jesteśmy? Tak, to też jest bardziej o psychice, taka bardziej psychologiczna książka. Dopiero zaczęłam, jak widać, ale również jak przeczytam, to dam Wam znać, czy jest warta do polecenia, ale póki co fajnie, fajnie. Patrzę i widzę gdzieś tam na zdjęciach czy na filmikach, że ludzie mają naprawdę pełno śniegu już, a u mnie jest takie coś. Tak więc nie wiem, czy mogę oficjalnie powiedzieć, że jest śnieg, bo tak ten śnieg jest, że nie jest. Ale mam nadzieję, że już za niedługo będzie tego śniegu naprawdę sporo. Zamówiłam też drugą parę moonbootsów i totalnie mogę je Wam polecić, bo no tak jak już mówię, to jest moja druga para i zdaję sobie sprawę, że one są dość drogie, ale to jest naprawdę taka inwestycja wręcz na lata. Są mega wygodne, cieplutko w nich jest, no i po prostu na śnieg idealne. Popatrzcie tylko na nie, no wyglądają przecute, totalnie. Mam jedną parę już tych wysokich, to totalnie jak już jest śnieg, albo gdzieś na przykład do innego kraju, gdzie naprawdę no tego śniegu jest naprawdę dużo, bo nie ukrywajmy, w Polsce ten śnieg jest jak jest. Wow, ej, ale patrzcie, słoneczko wyszło i tak ładnie tutaj się kolorowo zrobiło, że tak powiem. W każdym razie mam granatowe, no i mam wysokie, ale bardzo chciałam, sorry, w ogóle mam katarno, bo jest zimno, tak? No i teraz chciałam właśnie takie, tylko że niskie i zastanawiałam się też, no ogólnie szukałam jakichś zimowych butów, żeby można było na spokojnie w nich chodzić i uznałam, że jak już mam kupować buty, to chyba wolę te moon buty. Bo wiem, że jakościowo one są naprawdę dobre, są cieplutkie i wiem, że nic a nic mi tutaj nie przemoknie. Wstałam dziś i obudził mnie śnieg za oknem. W końcu nasypał śnieg tak porządnie u mnie. Tak więc klimat świąteczny powoli coraz bardziej czuć. Zrobiłam sobie dzisiaj czekoladową owsiankę i oczywiście kawusia. No i słuchajcie, ten kubek chyba na stówę będzie w każdym filmie. A dzisiaj do śniadanka super lektura. Bycie maturzystą to jest moje ulubione hobby. Tak jakby przyszły mi kolejne paczki i na ogół nie mam naprawdę tak wielu przesyłek w przeciągu tak krótkiego czasu, ale no tak się to wszystko złożyło, że akurat i buty na zimę, i kurtkę, i wszystko. I jeszcze teraz właśnie mi przyszły sukienki na studniówkę, bo uznałam, że to jest czas, żeby w końcu zamówić i poprzymierzać. Najgorsze jest to, że w sumie jeszcze nie wszystko mi przyszło, bo moja paczka została podzielona tam na kilka części. Ale tak robimy sobie haul i zobaczymy, co tam przyszło, jak to wygląda. Z takich pierwszych rzeczy to zamówiłam sobie kurtkę z North Face'a i ją dorwałam, uwaga, na Vinted. I była ona na szczęście znacznie tańsza niż normalnie, tak więc mega mi się udało. Wyskoczyło mi, że nie mam pamięci na telefonie, jak byłam w trakcie nagrywania, tak więc super. Ale pousuwałam rzeczy i już jest w miarę okej. Dobra, tu mam pierwszą sukienkę, czyli przyszły mi od razu wszystkie sukienki. Okej. Wow, what the fuck? Halo? Jak to? Ale śmierdzi Chinami, no bo to jest Shane. Ale jakby... Nie wiem, muszę to ubrać, żeby zobaczyć. A kolejna to jest... Wow, okej, dobra, ona jest... Okej, to jest moja top sukienka. I materiałowo jest dość gruba, tak więc w sumie, w sensie okej.
Wow, ale to też nie wiem, jak to, bo ja to muszę ubrać. Jeszcze mam jedną, to już jest z takiej firmy normalnie. Ładnie już zapakowane, tak więc tu jestem też ciekawa, jak to będzie się prezentować. Jak widać, idę w czarną sukienkę, tak więc... Dobra, idę to przymierzyć i zobaczę, jak to wygląda. Jednak zdecydowałam, że póki co nie będę Wam pokazywać sukienek i tak dalej. Plus mam trochę roboty, bawienia się z nimi, ubieranie, przymierzenie i tak dalej. Tak więc już to zostawię dla siebie. No, myślę, że no, finalnie kiedyś Wam pokażę efekt, ale to musicie jeszcze poczekać na moją studniweczkę. Muszę znaleźć partnera. Powiem jedynie tak, kto wymyśla coś takiego, żebym ja musiała się bawić i próbować przekładać wszystkie te dzyndzle przez te. Kurde, no kto to robi? I jeszcze w każdej sukience dosłownie zrobili to tak małe, że nie da po prostu... I jak to zrobić? No, ja nie mam nerwów po prostu do tego i tyle. Uwaga, uwaga, jest 1 grudnia! W końcu możemy zacząć otwieranie kalendarza adwentowych. Tak więc już sobie przygotowałam i lecimy otwierać. Mam 2 herbatkowy i ze świeczkami, tak więc zacznijmy sobie od tego. Dobra, pierwszy raz go otwieram i wow! Ej, dobra, wygląda naprawdę mega fajnie. Nie pamiętam, czy mówiłam, ale on jest z Rossmana i kupiłam za jakieś 89 zł. Tak więc uważam, że jak za tą cenę i tyle świeczek, no to uważam, że naprawdę spoko. Otwieramy i uwaga, nie wiem, czy wy też, ale mi się kojarzy otwieranie kalendarzy adwentowych takim czymś do paznokci, bo oglądałam Glam Paulę, tak? I ona zawsze tym otwierała, tak więc dajcie znać, czy wy też oglądaliście zawsze jej kalendarze adwentowe. Powiedziałabym, że właśnie to jest takie dzieciństwo ona, że tak powiem, i zawsze te kalendarze adwentowe z nią mi się kojarzyły. Zawsze oglądałam wszystkie te filmiki, tak więc pierwszy raz mogę tak otworzyć. Wow. Aha, ej, stop! Ej, poczułam się oskamowana! To miały być świeczki, a nie tea lighty. Ja teraz przeczytałam, bo już nie pamiętałam, ale mamy 12 tea lightów w środku i 12 takich świeczek. 2, 4, 6. Okej, dobra, czyli to są świeczki, gdyby ktoś chciał wiedzieć, jakie są zapachy i tak dalej. I są też tea lighty. Najgorsze jest to, że na tea lightach nie wiadomo, jaki to jest zapach. Więc ciężko mi stwierdzić. Wszystkie świeczki i tea lighty są w tych samych tej. Tak więc teraz rozpniam. Albo to będzie... Ej, nie wiem. Albo to będzie jakieś grzane wino może? Nie wiem, ale zapalę sobie. Dobra, to teraz czas na herbatki. Zobaczmy, jak to wygląda. On był tani, bo... O, ej, dobra. Ej, to wygląda bardzo... Ej, widzicie to? Ej, ale dobra, to jest bez sensu, ja tu widzę wszystkie smaki. Ale dobra, ja to chyba sobie gdzieś powieszę, albo nie wiem co. I to jest po kolei. I dzisiaj mamy grzaniec herbaciany z jabłkiem i cynamonem. Tak? Dobrze patrzę? Dobrze, bo to jest po kolei. Tak więc później, jak wrócę do domku po korkach, to myślę, że na pewno sobie zrobię herbatkę. A fajnie, bo będę miała jakieś inne smaki w końcu, bo ostatnio cały czas piję zimową herbatę. W sensie nie narzekam, bo to jest najlepsza herbata, zimowa herbata in my heart. Ale jakieś inne smaki też fajnie. Jeśli chodzi o kalendarze, to ja bardzo, ale to bardzo chciałam ten z Only Bio z wedlem. I chyba każda, normalnie każdego chciał, bo szybko się wyprzedał. Ja miałam możliwość go zakupić online, bo był dostępny dosłownie jak dopiero, że tak powiem, wyszedł. Ale co ja mówię? A dobra, później sobie kupię. No, bo akurat robiłam inne zakupy, inne rzeczy zamawiałam. Mówię, dobra, to później, jak mi jakieś pieniądze napłyną i tak dalej. No, i się wyprzedał. I nigdzie nie ma, nigdzie nie jest dostępny, tak więc no trochę przykro, ale jakby specjalnie, nie wiem, szukać i zamawiać, a ludzie sprzedają to kilkakrotnie drożej. Tak więc nie dziękuję, ale szkoda, bo wydaje mi się, że to jest no naprawdę jeden z lepszych kalendarzy adwentowych w tym roku dostępnych. Tak więc jak ktoś go ma, to po prostu jesteś bogiem i daj znać w ogóle, jak się sprawdza.